W związku z ograniczeniami monetyzacji z racji kontrowersyjnych treści otwieramy możliwość wsparcia kanału Kryminopedia dobrowolną i dowolną kwotą. Jeżeli doceniasz nasze działania i podobają Ci się tworzone przez nas treści, możesz dokonać wsparcia poprzez stronę Tipli, do której link znajdziesz w opisie. Każdego wspierającego uwzględnimy w początkowej scenie filmu. Za każde wsparcie bardzo dziękujemy. Kanał Kryminopedia. Tadeusz Grzesik nie był rasowym gangsterem. Nie zajmował się haraczami czy handlem substancjami odurzającymi. Był natomiast bezwzględnym mordercą, który swoje zbrodnie popełniał tylko i wyłącznie w jednym celu – wzbogacenia się. W połowie lat 90. z plantatora truskawek stał się liderem gangu, który mordował i okradał ludzi z branży wymiany walut. Do dnia dzisiejszego śledczy zachodzą w myśli, ile osób mógł zamordować Grzesik i jego banda. Tadeusz Grzesik urodził się 24 marca 1960 roku w Woli Jachowej, wsi w województwie świętokrzyskim nieopodal Kielc. Był jednym z piątki rodzeństwa, które dzieciństwo spędzało w gospodarstwie rolnym prowadzonym przez jego rodziców. Uczęszczał on do szkoły zawodowej w Kielcach o profilu monter, lecz nigdy jej nie ukończył z racji braku ambicji i ciągłej pracy w polu. Pod koniec lat 70. ubiegłego wieku Tadeusz Grzesik wyjechał z Woli Jachowej i podjął pracę jako cieśla budowlany w kopalni węgla kamiennego Makoszowy w Zabrzu. Następnie przeniósł się do kopalni Wujek w Katowicach. Na początku lat 80. natomiast podjął pracę w kombinacie budowlanym Katowice. Z czasem postanowił wyjechać z aglomeracji śląskiej i wrócić w swoje rodzinne rejony. Po powrocie w rodzinne rejony zamieszkał w miejscowości Radlin, położonej raptem 8 km od jego domu rodzinnego. Tam zamieszkał wraz z żoną i dwójką dzieci. Szukając pomysłu na siebie, postanowił zostać sadownikiem. Rozpoczął interes związany z plantacją truskawek, który według informacji miał mu przynosić całkiem niezłe przychody. Grzesik zatrudniał nawet pracowników sezonowych do zbiorów, a w lokalnej społeczności uznawany był za drobnego, lokalnego przedsiębiorcę w ciężkich, komunistycznych czasach. Nieznane są poczynania i los Tadeusza Grzesika na przełomie końcówki lat 80. i początku lat 90. ubiegłego wieku. Jedynie wtedy zaczęto mówić na niego truskawka lub truskawa, nawiązując do jego biznesu plantatorskiego. Natomiast 19 września 1991 roku na parkingu w miejscowości Cedzyna doszło do potrójnego morderstwa. Ofiarami była trójka obywateli Ukrainy, dwóch mężczyzn i młoda kobieta. Osoby te najprawdopodobniej w Polsce prowadziły interesy związane z handlem na targach. W Cedzynie natomiast miały zatrzymać się nieopodal stacji na parkingu. Do ich samochodu, amerykańskiego wozu z lat 30., podeszło dwóch zamaskowanych przestępców z bronią. Pierwszego z mężczyzn zamordowano jeszcze, gdy siedział w pojeździe, poprzez strzał w głowę. Drugiego wyciągnięto z pojazdu i zastrzelono na parkingu. Kobietę natomiast potraktowano najbrutalniej. Została ona wykorzystana seksualnie przez przestępców, po czym zastrzelona w podobnym stylu. Początkowo policja, pomimo zabezpieczenia śladów DNA sprawców, nie potrafiła tej sprawy rozwiązać. Finalnie sprawę tę umorzono w 1993 roku,
nie wykrywając sprawców. Sprawcami natomiast był Tadeusz Grzesik oraz Stanisław T., pseudonim Szangal. Ten drugi, jak i Grzesik, był rolnikiem z Radlina. Bronią, z której zginęła cała trójka, była bereta, przerobiona z broni gazowej na funkcjonalną, a rusznikiem, który ją przerobił, był Jacek P., również mieszkaniec Radlina. Niedługo po potrójnym morderstwie w Cedzynie, bo 16 października 1991 roku, Grzesik wraz z Stanisławem T. oraz Jackiem P. zorganizował napad na właściciela kantoru w Stalowej Woli. Wtedy też Truskawka miał oznajmić, że pierw należy zamordować mężczyznę, natomiast dopiero później szukać łupu. Ofiarą był Zenon Pikuła, ceniony przedsiębiorca ze Stalowej Woli, który wykorzystywał zmiany ustrojowe i założył pierwszy kantor wymiany walut w tym mieście o nazwie Skarbek. Po zabójstwie łupem bandytów stało się 15 tysięcy dolarów, które w tym momencie przewoził Zenon Pikuła. Wtedy też wyłoniła się grupa z okolic Kielc, a dokładnie z Radlina, Leszczyny, Cedzyny czy Niestachowa, a jej skład wypełniali Tadeusz Grzesik, Stanisław T., pseudonim Szangal, Jacek P., Tomasz K., Wojciech W., pseudonim Młody, Wojciech B., Tomasz K., Adam M. oraz bracia Sylwester i Piotr J., a także Leszek K., Adam K. oraz Mirosław K. Kolejną zbrodnię Truskawka dokładnie zaplanował. Jego celem stał się Andrzej P., mieszkaniec Machowej w województwie podkarpackim. Ofiara już w czasach PRL wjeżdżała do Stanów Zjednoczonych czy na Hawaje w celach zarobkowych. Rodzina P. była usytuowana w regionie. Ambitność i pracowitość Andrzeja pozwoliły mu i jego rodzinie na dostatne życie. Poruszał się na tamte czasy luksusowym srebrnym Mercedesem i często podróżował do Warszawy. Otworzył również mały punkt wymiany walut w Dębicy. Tadeusz Grzesik dokładnie zaplanował te zbrodnie. Wraz z dwoma kompanami 28 lutego 1992 roku śledził Andrzeja P., wyprzedził go i najprawdopodobniej przy użyciu kolców rozsypanych na drodze nastąpiło przebicie opon w jego samochodzie. Gdy Andrzej P. zjechał na pobocze i rozpoczął naprawę pojazdu, Grzesik wraz z kompanami zawrócili. Mieli nawet podjąć rozmowę z Andrzejem P., by po chwili strzałem w głowę zabić mężczyznę. Ten wątek to jedynie hipoteza śledczych, którzy próbują przypisać ową zbrodnię Grzesikowi i jego bandzie. Pomimo psychopatycznych technik i prymitywnego sposobu działania w półświatku, Tadeusz Grzesik nie był irracjonalny w swoich działaniach. Przez pewien czas nastąpiła stagnacja jego działań, a on i jego banda zajęli się inwestycjami pieniędzy z dotychczasowych przestępstw. Grzesik wtedy miał założyć firmę budowlaną. W sierpniu 1997 roku w jego rodzinnej miejscowości, czyli w Woli Jachowej, zaginął Czesław T., który trudnił się rolnictwem. Do dnia dzisiejszego jego losy są nieznane, a najprawdopodobniejszy motyw tej zbrodni to fakt zadłużenia się u Grzesika i brak chęci spłaty tej kwoty. W nocy z 2 na 3 lipca 1998 roku w Cedzynie zamordowano Łukasza S., pseudonim Młyn, oraz Mariusza J., pseudonim Gruby. Ich ciała znaleziono przy drodze w kierunku Kielc. Zbrodni dokonać miał najprawdopodobniej Truskawka wraz z Szangalem, a powodem miał być konflikt z tym drugim w kwestiach finansowych dotyczących rozliczeń z napadów na hurtownię. Rok później, bo w 1998 roku, w nocy z 18 na 19 lipca przy szosie w Skoszeszycach znaleziono skatowane ciało 17-letniego Romana K. Tej nocy partnerka członka bandy Grzesika, Adama K., miała bawić się w lokalnej dyskotece, a Roman K. wraz z dwoma kolegami mieli ją zaczepiać niepochlebnymi komentarzami. Gdy wróciła do domu, poskarżyła się mężowi, który wtedy spożywał alkohol, wraz z Grzesikiem. Obaj wyruszyli w trasę w poszukiwaniu trzech młodych mężczyzn. Gdy znaleźli ich, dotkliwie pobili całą trójkę.
a gdy dwóch kompanów Romana K. uciekło, sprawcy skupili się na samym Romanie. Bili go drewnianymi pałkami do momentu, aż ten zginął. Zapewne gdyby nie alkohol i duma, do tej zbrodni nigdy by nie doszło. Gdy Truskawka rozwijał firmę budowlaną, w okolicy działała już jedna, dobrze prosperująca firma o nazwie Resbud z Niestachowa. Początkowo Grzesik terroryzował właściciela oraz firmę drobnymi aktami wandalizmu, lecz gdy to nie przynosiło skutku, podjął się dramatycznej metody walki z konkurencją. 30 kwietnia 1999 roku w Niestachowie zastrzelono Andrzeja K., kierowcę pracującego w firmie Resbud. Pomimo domysłów nie wiązano bandy z ową zbrodnią. 20 czerwca natomiast tego samego roku w Krajnie Parcelach zastrzelono Krystynę M., księgową również tej samej firmy. Przez kolejne 2 miesiące podpalano wielokrotnie zakłady firmy Resbud, co przyczyniło się do strat przedsiębiorstwa na kwotę blisko 200 tysięcy złotych. Finalnie, chcąc uniknąć problemów, firma Resbud nieco przebranżowiła swoje usługi, natomiast Grzesik zdominował lokalny rynek usług budowlanych. Tadeusz Grzesik w nowy wiek wszedł jako biznesmen, z legendą na plecach. Ludzie z okolic domyślali się, jak ten zwykły plantator truskawek mógł dorobić się tak wielkich pieniędzy, lecz nigdy nie głosili tego głośno. Śledczy również domniemywali, że Grzesik mógł być rasowym przestępcą, lecz nie mogli udowodnić mu nic na tamten czas. Oficjalnie w 2005 roku powstać miał gang kantorowców, czyli grupa specjalizująca się stricte w napadach na biznesmenów z branży wymiany walut, która w sposób brutalny pozbawiała ich życia, a następnie kradła pieniądze. Wszystkie zbrodnie były dobrze zaplanowane pod względem logistycznym. Ofiary były obserwowane przez dłuższy czas. Poznawano ich rutynowe działania, a także miejsca, w których bywają. Pierwszą zbrodnią w ramach gangu kantorowców było zabójstwo w grudniu w 2005 roku właściciela kantoru w Kraśniku. Miesiąc później, w styczniu 2006 roku, gang miał usiłować zamordować i okraść właściciela kantoru w Sosnowcu. 16 listopada 2006 roku banda dokonała podwójnego morderstwa w Ostrowie. Zastrzelili tam Antoniego B., właściciela kantoru, a także jednego z jego pracowników. Postrzelili również trzecią osobę, czyli drugiego pracownika kantoru, lecz pomimo ciężkich obrażeń pracownik ten przeżył. 12 stycznia 2007 roku napadli na kantor w Dębicy, gdzie również próbowali zabić właściciela, lecz wówczas zacięła im się broń. Kilka dni później dokonali zabójstwa również właściciela kantoru, tym razem w Tarnowie, a po kilku dniach dokonali morderstwa Zygmunta G. i jego partnerki, Marii P., właścicieli kantoru w Przeworsku. Pod koniec stycznia 2007 roku dokonali morderstwa na lokalnym radnym i właścicielu kantoru w Piotrkowie Trybunalskim. W lutym 2007 roku natomiast w Myślenicach banda zamordowała Stanisława P. i jego syna Łukasza B. przed ich domem, gdy ci wracali wraz z gotówką z kantoru. Do tego morderstwa użyli pistoletu maszynowego typu Skorpion, który później odnaleziono przez specgrupę skierowaną do tej sprawy z Krakowa. Po nieudanym napadzie na kantor w Sanoku pod koniec lutego 2007 roku policja wytypowała potencjalnych sprawców tego morderstwa. W marcu 2007 roku aresztowano Tadeusza Grzesika, Wojciecha W., pseudonim Młody, oraz Jacka P. Sprawcy nie przyznawali się do winy, a ich proces ruszył w 2009 roku. Jacek P., rusznikarz i późniejszy członek grupy, podjął współpracę z organami ścigania i złożył obszerne zeznania w tej sprawie. Wskazał sprawców wszystkich mu znanych morderstw, które wykonywał lub organizował sam Tadeusz Grzesik.
2010 roku policja skazała Tadeusza Grzesika oraz Wojciecha W., pseudonim Młody, na karę dożywotniego pozbawienia wolności, przy czym Grzesik otrzymał w 2011 roku dodatkowo karę 25 lat więzienia za udział w potrójnym morderstwie w Cedzynie z 1991 roku na trójce ukraińskich obywateli. W 2016 roku udowodniono mu i jego grupie udział w podwójnym morderstwie w Ostrowie. Aktualnie trwają dalsze procesy w sprawie Grzesika i jego bandy, między innymi o udział w podwójnym morderstwie w Przeworsku. Wojciech W., pseudonim Młody, miał przyznać się do winy i również złożyć obszerne wyjaśnienia, dzięki czemu umożliwiono mu apelację do wyjścia na wolność po 25 latach odsiadki. Tadeusz Grzesik dalej nie przyznaje się do winy, sugerując, że to oskarżeni dokonywali tych zbrodni, a teraz próbują mu przypisać swoje winy. Finalna rozprawa w 2018 roku podtrzymała dotychczasowe decyzje i utrzymała wyroki dożywocia dla Grzesika i Wojciecha W., a resztę członków bandy skazano na kary od 8 do 25 lat więzienia. Dziś policjanci śledczy domniemają, czy to wszystkie zbrodnie, których dopuścił się Truskawka i jego banda, lecz wskazują, że wszystkich morderstw może być dużo więcej, sugerując, że nawet blisko 40.